dawaj! Zjedz go! Siema, Kacia. Dobrze. Trochę lepiej było dzięki chłopakom. Wszystko, cokolwiek robimy, to trzeba wygrywać. Tak! Pośledzimy twoje pierwsze kroki. Bardzo dobrze. Szybko się dzieje wszystko, co? Tak, dokładnie, szybko. Wczoraj. Wszystko, czy spodem, przepraszam, spodem morzelki, co? Tak, no. Spodek wielki. No, szybko, ale cieszę się, że jestem tutaj. No pewnie. Kiedy informacja rozerwa? Wczoraj wieczorem. Po meczu, tak? Tak, tak. Gdzieś na trasie, czy? Nie, już byłem w domu i wczoraj wieczorem dostałem informację. To jest... Nic, tylko się cieszyć. Fajnie chyba, tak z Krakowa do Białegostoku i potem jeszcze tutaj Nie, akurat zostałem w Krakowie. A, zostałeś w Krakowie. I, tak, w domu, bo tam mieszkam i stąd z Krakowa przyjechałem. W dobrym nastroju chyba, co? Bo wczoraj jak tak na ten mecz się patrzyło, to raz, że fajnie wyglądaliście, a dwa to bramka też. Chyba jedna z fajniejszych, co? No tak, tak. Kolejna bramka. No nic, tylko się cieszyć, tak? I też jesteśmy wysoko w tabeli. No, trzeba to coś podtrzymywać. Jeszcze dobra pasta, teraz stoję na kadrze, trzeba kontynuować, tak? Dokładnie, mam nadzieję, że tak będzie. Ty w zasadzie, jak tak sobie spojrzałem, to przez te młodzieżowe raczej nie bardzo, nie? Się przewijałeś. Tam parę minut dosłownie U20, paręnaście U21, nie? Tak, tak, parę razy. Na konsultacjach było 18, później U20, dwa mecze i U21 z San Marino zagrałem. Jakieś 20 minut, coś takiego, tak, nie? Tak, tak, no i w sumie tyle. Tu masz rzeczy hotelowe, okay. Trening będzie przygotowany na stadionie. Dobra. Więc bierzesz sobie tam buty, kosmetyczkę, ewentualnie klapki. I co, trening tak samo, M-ki i spodenkielki? Tak, tak, no. Okej. Okay. Siemanka. Komórki dobre, powiedziałem, że 2-0 do przodu, tak? 2-0 do przodu, 16-16. Wszystkie zwycięstwa w tym sezonie. Tam u ciebie liczby też się zgadzają, nie? Jak się nawet spojrzy. Wszystko. Siema. Co tam? Forma jest? Jest. Właśnie. To jeszcze rosnąca. Jeszcze rosnąca. Grupy macie się chyba w Lidze Europy, a tak nawet Ligi Mistrzów, nie? Tu gadaliśmy ostatnio i tak potem te wyniki się całkiem fajnie układają na razie. No póki co jest dobrze, zobaczymy jak tam to było będzie. 3-2 z Brighton i 1-1 z Ajaxem, nie? 3-2 z Brighton. Każdy nas tam wskazywał na porażkę, że piątkę przyjmiemy, ale, ale ciekawie, graliśmy. Do przerwy mieliśmy dobre sytuacje w ogóle. I w Brighton, tak? W Brighton. No i ten mecz teraz z Ajaxem też dobrze graliśmy, ale straciliśmy tak głupio bramkę z karnego, więc... Mhm. Ale myślę, że z Brightonem ciekawszy był mecz, bo grałem na środku obrony w tym meczu. A no właśnie, ale to wynikało z tej kontuzji, czy? W ogóle wypadło nam przed meczem 3 stoperów. Okej. I ten... I został tylko jeden, więc musiał ktoś grać i trener mnie zapytał, czy mogę grać. Mówię, że dobra, dawaj. Fajne przetarcie też i mówię, że udało się wygrać. Mamy teraz mecze rewanżowe. Teraz i Marsylia jeszcze nie została. Marsylia mamy wyjazd, później mamy... U siebie od razu, więc jak złapiemy jedną wygraną, to myślę, że możemy sobie zapewnić wyjście z grupy, więc będzie ciekawie. 4 punkty na razie, nie? To z 7 to już można... No a tym bardziej, że mówię, że każdy jakby wiedział, że to jest grupa śmierci i każdy się nastawiał na to, jakby patrząc z boku, że nie mamy szans w ogóle. A już 4 punkty zrobiliśmy, więc zobaczymy. Dobrze, rozdajecie karty. No, chociaż zobaczmy. Wyjazd do Marsylii to będzie gorący też, nie? No myślę, że to jest grupa taka lepsza niż w Lidze Mistrzów. No, bo nie jedna. Antwerpia, jakby my z nimi rywalizowaliśmy, uważam, że tak przegraliśmy niesprawiedliwie trochę ten mecz. Tam dużo pecha, nie? Było pecha. W ogóle z czerwoną kartką nie grali. Tak? Cześć. Witam serdecznie. Siema. Siemano. Cześć, witam, witam. Jest i młoda gwardia. Cześć. Siemanko. Cześć, cześć. Cześć, Filip. Miło poznać. Dobrze wszystko? U mnie dobrze, u ciebie? Dobrze. Tak, zdrówko. Duma. Rozpiera. To razem z Kamykiem przyjechaliście, czy? Razem z Kamykiem. Tak. Debrą mnie. Stara gwardia, tak? Stara Groniecko-poznańska. Stara młoda. Gwardia. Fajnie. Siemanko. Siemanko. Cześć, cześć. 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 Patryk. Siemanko. Cześć. Wiesz, Patryk, wystarczyło brameczkę strzelić w meczu, które na łączy nas piłka transmitowaliśmy z Wieczystą i od razu przyszło, tak? Klasyk, rzutka. Patryk Dziczek. W bramce jego imiennik Patryk Letkiewicz. Popatrzmy, Patryk Dziczek posłał Letkiewicza w drugą stronę, z wielkim spokojem zamienił tam jedenastkę na bramkę. Jest 4-0 dla Piasta. W tym sezonie taki mistrz penalty jesteś, nie? No trochę tak, no miałem też sytuację teraz... W sobotę w meczu, ale niestety poprzeczka gdzieś tam... Z Zagłębiem, tak? Dobrze mówię, czy? Tak, z Zagłębiem. Miałem tam postałem w fragmencie. Z Krakowem miałem i z Legią, ale no niestety tam piłka została wybita z linii, więc na razie
można powiedzieć, egzekutor rzutów karnych. Ile tam już? 5 czy 6 chyba nawet, z wieczystą, nie? Pięć. Razem z wieczystą jest 5, 4 w lidze, i jeden w pucharze, no. Fajnie. Ale fajnie, no fajnie, że tam gdzieś ta, można powiedzieć, taka większa odpowiedzialność teraz spoczywa na mnie, bo wcześniej, jak jeszcze Kamil był niekontuzjowany, no to wyznaczony on był do karnego, a teraz to przeszło na mnie, więc oby tych goli było jak najwięcej. Powrót po ilu latach? Po 3, dobrze liczę? 2,20 to było 21 ostatni raz? Mhm, ostatni raz, no. Te eliminacje, nie? Końcówka. No dokładnie tak, no później wiadomo, no. Zdrowie troszkę gdzieś tam przystopowało tą karierę piłkarską, ale trzeba było wierzyć i wiara, i gdzieś tam ta nadzieja była we mnie, że uda mi się wrócić po tych moich przygodach zdrowotnych, i to się udało. Najważniejsze było to, żeby wrócić do gry, do w pełni zdrowia, a reszta to już teraz tak naprawdę. To tylko ciężka praca i efekty będą, myślę, że jeszcze w przyszłości. Cofnę jeszcze. Siemano. Tam. Dobrze. Siemano. Jak mam was? Pożądane. Dobry numer? Właśnie. Ale to będzie chodziło, że sam ja ci mówię. Pokaż, jaki to numer? Proszę, kipa. Cześć, to kipa. Cześć. Wskazał, że zdrowy? No zdrowe, zdrowe. Jestem. Zdrowia z GFC. Właśnie rozpinialiśmy czerwiec 22, tak? Belgia, tak? No, tak. Te Belgia. 4 mecze, nie? Belgia, później Rotterdam, rezonans i do domu. No. Było. Nie, jeszcze jest dobrze. Jak tam w tej Turcji? Wygląda na to, że to chyba dobre miejsce, co? Optymalne. Turcja? Bardzo. Ciepło, dobre jedzenie, przyjemnie. Brameczki też padają. Nieraz byłeś, widziałeś, fajnie. No, brameczki też padają. Co tam, 2 dublety, nie? Na razie tak. Oby na tym nie zakończę się, ale tak, nie, bardzo fajnie. No, odżyłem, nie ma co mówić. Można powiedzieć, że znowu polubiłem piłkę nożną. No, bo tak właśnie, jak gadaliśmy o tym, kiedy ostatni raz byłeś, to było wtedy tuż przed tym transferem do Lons, nie? I to się tak wszystko pechowo zużyło. Tak, tak. Tamto zgrupowanie, ostatnie moje zgrupowanie, to było w momencie, jak podpisałem w Lons. W zasadzie w ten sam dzień przyjechałem na zgrupowanie, jak podpisałem. No i tak się złożyło, że wracam na kadrę w momencie wypożyczenia dopiero, także. No tak, takie różne scenariusze dziwne pisze piłka nożna. No pewnie. A powiedz mi, bo czytałem wczoraj troszkę tureckiego internetu i najczęstsze hasło, jak pisałem Adam Buksa, pojawiało się Muslera, kontrowersja, czerwona kartka. Co tam się podziało? Bo to nie mogłem tej sytuacji znaleźć. Nie uważam, że zasłużyłem na czerwoną kartkę. Była taka sytuacja, że Muslera mnie nawinął, jak go presowałem, i był faul, i myślę, że na żółtą kartkę zasłużyłem, sędzia po prostu odgwizdał faul. Natomiast no w Turcji jest wiele programów telewizyjnych, gdzie chyba eksperci... Chyba gorąco tam jest w ogóle, nie? Zwłaszcza jak gra Galata, szczególnie jak gra Galata, czy Fenerbahce, czy Besiktas, no to na czynniki pierwsze rozkładają każdą akcję, ale myślę, że to aż taka kontrowersja nie było. Ale też się zrobiła fajna kolonia wasza, co? W tej Turcji, bo ostatnio już grałeś mecz na Sepka Szymańskiego, tutaj Krzysiek Piątek, nie? Super atmosfera była, tak, u Sepka. No to też dobre mecze, taka ofensywna piłka. Nie wiem, ja się bardzo fajnie odnalazłem w tej lidze i... Sebek jeszcze chyba lepiej, także no myślę, że nie wiem, jak to w ogóle oglądać ligę w Polsce. Ciężko, mieliśmy z tym problem, też właśnie rodzice czy znajomy pytali. Szkoda, że tak słabo jest pokazywana, natomiast jest fajny poziom, naprawdę. Że w dobrym nastroju przyjechać na kadrę, to chyba najlepsze, co uczucie? Czy na pewno, nie? Po takim meczu. No. To... Ale mam zawsze jakieś szczęście, że ten ostatni mecz przez grupowaniem, tak? Przez grupowaniem zawsze jakoś wygrywamy. I to jeszcze z kim, nie? Bo to nawet w Specji. Nawet w Specji tak, aż tak? Było, no. No widzisz. Że zawsze jakieś punkty udawało się wygrać przed kadrą. A to jeszcze jak wiesz, spojrzałeś pewnie w kalendarz, to... że ostatni przed kadrą City, to tak ostatnio w lidze nie szło, nie? 12 lat, no, nie? No. Ale no, w końcu. Siema. Siema. Dobrze. Guess who's back. Siema, no. Back again. Siema, siema. Siema kocia. Siema kocie. Siema kocia. We meet again, huh? Yeah. You good? Yeah, good. Welcome to your second home, eh? Yeah, I know. First time here in the month? Yeah, I've been there a lot, yeah. 3 times this month. Yeah, you've been with Aston Villa, yeah? Yeah. We're a kind of guide for your friends. Yeah, on this floor, we stay exactly here as well. Okay.
but not a good outcome. Uh-huh. It was weird being here with them. Uh-huh. Hey, bro. How are you? Oh, he's took my hat. How is this, Zrinski? Who? Zrinski. They are defending all game, huh? Oh, yeah, I know. And I've heard that you have guests in dressing room, yeah, after the game. Prince William, yeah? Yeah, William. The Prince was there, yeah. He's often here on your own. He's always there, yeah, to be fair. He comes quite a lot. He's a big Villa fan. Mm-hmm. He comes to a lot of the games. He comes to the training ground as well. Yeah. So okay. I see him quite a lot, you know. Okay. He was sitting next to Tyrone Mings, yeah, I think so. Yeah. Him and Tyrone are quite close. Yeah, okay. They speak a lot. But when he comes down, he's just a normal guy, you know? Yeah, okay. You like, don't you, treat him Nah. He doesn't want to be treated like mm-hmm. that. He wants to be treated just like normal. Okay. Just like a... He said to me that, like, when he's at home, he just, like, goes mm-hmm. crazy at the TV yeah. with yeah. football, with Villa. But when he's at the game, it's a bit more different. He has to be more... But mm-hmm. like, he's just a normal guy. He's yeah. a really cool guy, yeah. Cześć, Olek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmęczony? No, strasznie. Dwie godziny spania, wiesz. O której myślisz? Dziewiąta. No ale z Rzymu, nie? Z Rzymu. Cześć. Hej, Buki. Witaj, cześć. Dzień dobry. Jak tam kamer? Witam was wszystkich. Wiem, że to nowa sytuacja, znowu nowy trener i to jest zupełnie inaczej. Jest nowe rozpoczęcie, trzeba zrobić wszystko, żeby krok po kroku zacząć robić dobry ten. My chcemy wygrywać. Wszystko, co się robi, to trzeba wygrywać. I to musi mieć w głowie. Wszystko, cokolwiek robimy, to trzeba wygrywać. Pamiętać, cel, jeżeli jest, to jest pierwsze, ten wygranie tego meczu, drugiego meczu i to jest najważniejsze. Zrobić wszystko, żeby awansować na Mistrzostwa Europy i to od nas zależy. Sam, nie? To jest Jutrzywa, nie? Było do przodu też. Teraz wracamy i też mamy derby, z Marsylią gramy. Ja zawsze pokażę, że takie mecze u siebie. Teraz ile? 3-4 czy sekunda z rzędu? Chyba? Jakoś tak, nie? 3, no. Teraz mecz, wcześniej były te dwa karne, nie? Z Monaco. Monaco i ze Strasburgu coś, no. O. I z Brest też, bo oni też mieli lidera, nie? No tak. No. Kość francuska jest taka, jak wiesz, fizyczna, nie? Robimy tą organizację, dobra? Rozgrzewka, pierwsza część jest biegowo gimnastyczna i dziadek, znowu zmiana organizacji gry. Okej? Okay? Dawaj ci, uśmiechu trochę panowie, bo za mało uśmiechu. No, dawaj. Trenerze, gra trener z nami? Co ty? 9, 10, 11. 12, 13, 14. Yeah. Daj, daj, daj. Hej, Mati, you are low. Yes. Oh, chyba nie 22. Do 16 22. No dawaj, dawaj, dawaj. Let's go. 6. Halo? Yes. Ja. 5. Spokojnie. 9. Nasz trening już nic nie znaczy. Okej? Okay?
Brawo. Brawo. Sorry. Panie trenerze, jak po pierwszym treningu w nowej roli? Bajecznie. Pięknie. Trudno się tak przestawić, czy? Nie, przyjemnie, jest bardzo przyjemnie. Trochę lat mi ubyło dzięki chłopakom, bo... Można się poczuć młodziej, tak? No, zdecydowanie. Można młodziej. Jak widzisz, uśmiech, chęci, zaangażowanie. Nagrywaj, bo ostatni punkt! Jadę z młodziutkim! Noc i podłożony! Tak! Zapytaj się kolegi. Ej, on w ogóle nic nie ryzykuje. No, zaryzykował. 3-2. Jedenaście, cztery. Oj, oj. Zobacz, jak tam ćwiczony. No. No, ta już się liczy. Koniec, jak jeden. Dwa. Jest! Jest powtarzalność. Piąty już, naprawdę. Piąty serwis. Czyli tu jest siedmiokrotny, ty sześciokrotny. Sześciokrotny jestem. Okay. Ale z nim wygrałem ostatnio z Chin. Nie wygrałeś ze mną jeszcze. Czekaj, zaraz ci dam. 6-5. Ja słyszałem chwilę, że pierwszy sukces jest już tego zgrupowania, tak? Doleciałeś z walizką. Wygrałem już, a... Nie, o walizkę dwa chodzi. Dwa są. Dwa? Do ilu? Do 4 razy sztuka? Ile razy się nie przyleciała? No 3 razy z rzędu było. Tak? Bez walizeczki, ale tym razem bezpośredni lot z Chicago i... Dopilnowałeś, tak? Yes. Żeby doleciała. Się dziwnie musisz czuć z walizką pierwszego dnia, co? Ale trochę czekałem na nią, wiesz? Takie tak? Nerwy były już. Nie, ale warto było czekać. Dobrze. W końcu mam buty chociaż. No właśnie.